Cześć, witajcie w kolejnym filmie od ntbxc.pl. Ja się nazywam Tomek i zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Od jakiegoś czasu już w kuluarach krążyła ta informacja, była ona już jakoś tam trochę potwierdzana, ale w piątek dostaliśmy już takie oficjalne potwierdzenie, że od przyszłego sezonu ekipa Hulom Sławno będzie jeździła na rowerach Ascent. No i teraz od tego nowego sezonu drużyna będzie nosiła nazwę Hulom Sławno Ascent. No i oczywiście tymi rowerami, na których będą oni jeździć, to będą rowery Ascent Peak Carbon. A kolejny news dotyczy poniekąd i pośrednio także teamu ze Sławna, bo będziemy teraz mówili o Pucharze Polski w cross country. Wczoraj wieczorem na profilu Pucharu Polski na Facebooku pokazał się film, w którym są zaprezentowane wszystkie edycje na nowy sezon. No i będzie ich razem 7. Tutaj sobie możecie zobaczyć wszystkie daty i miejscowości. No i nie pozostaje nic innego, jak tylko mieć nadzieję, że będzie tam startowało dużo zawodników i dzięki temu wyścigi będą miały wysoką rangę. No bo w sumie to jest ważniejsze niż ranga UCI, żeby byli po prostu tam dobrzy zawodnicy na starcie i żeby była dobra obsada. Dzięki temu jest dużo lepszy wyścig. Na koniec informacja o zbliżającej się Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a konkretnie o charytatywnej aukcji portalu rowery.org, który na Wielką Orkiestrę przekazał numer startowy Chrisa Froome'a z Tour de France wraz z jego autografem. Także jeśli jesteście fanami Chrisa lub po prostu chcecie wesprzeć w fajny sposób Wielką Orkiestrę, no to jest możliwość właśnie za pomocą tej aukcji. I tą aukcję myślę, że dam w pierwszym komentarzu pod filmem, tak żeby można było sobie do niej wejść i zalicytować ten numer. W dzisiejszym programie cyklicznym to już wszystko. Dzięki za uwagę. No i jak zwykle widzimy się pojutrze, czyli w środę. Do zobaczenia. Cześć.